Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Terraria, Hardcore. Zmieniłem jedną rzecz, pewnie widać, rozdzielczość jednak. Przynajmniej na razie zmniejszyłem rozdzielczość. Chociaż no, na YouTubie to pewnie... Znaczy, nie no, będzie różnica. Ale mam nadzieję, że ja będę więcej, lepiej... No, właśnie, nie więcej widział, tylko lepiej widział. co mi tu mamy? Nowa postać, to jest tylko testowa, którą tam sobie w międzyczasie zrobiłem. Cóż, do testów. Ale my bierzemy naszego Omega trzeciego i mordownię. Teraz tak. Aha, jeszcze jedno. Być może w tle będzie słychać jakieś szumy. To jest wiatrak, którego nie zamierzam wyłączać na nagranie, bo się usmażę totalnie. Ale myślę, że z testów to dało się w miarę wyciszyć. Przeżyjecie. Taki gorąc, że po prostu masakra. No to co? Siódmy dzień nadchodzi. I jedna rzecz bardzo istotna. Wiem już, jak sobie radzić z cholernymi pułapkami. Z tym idiotą i wcześniej o tym nie pomyślałem. Kiedy ma się aktywny... Kiedy ma się jakiś właśnie aktywny blok albo... płytkę naciskową albo tego typu rzeczy, to wtedy widać przewody. Ja nie pamiętam, co ja miałem robić. Co to jest? A, kupiłem sakę od merchanta. Sporo jakichś metali. Nie wiem, może przetestujemy teorię z tym właśnie widzeniem przewodów, chociaż na... No, dobra, działa. Tutaj była pułapka. Wykopałem i strzałkę, i płytkę, ale kable widać. Więc... patent działa. Okej, myślę, że taka rozdzielczość będzie dosyć dobra. Widać jakby mniej naraz, ale ja widzę lepiej, znaczy no... Jak mówiłem, gram na telewizorze z pewnej odległości, więc przy... poprzedniej rozdziałce, to za małe to wszystko było. Tutaj mamy jakąś rudkę. Wypadałoby się do niej dokopać. Wypadałoby zrobić, skończyć komplet mojej ołowianej zbroi. O, taką mam. Jeśli dobrze pamiętam, to znaczy taki hełm mam na razie. Niewiele więcej. To jest śmieszne, że... że platformy można stawiać bezpośrednio z liny jakby. Z liny, no przy linie, dotykając liny. To mi wygląda na cynę, no ale lepsze to niż nic. Lina. Nawet spora żyłka. Cyna no, jest praktycznie na poziomie drewna, tak samo jak miedź, no tam może minimalnie lepsza, ale wątpię, czy opłaca się z niej robić zbroję, skoro już zacząłem z ołowiu. Narzędzia czy inne takie rzeczy też się nie opłaca. Ołów to jest raczej ołów, żelazo. No ołów to jest po prostu zamiennik żelaza. Czy to coś jest? Ołów i żelazo, no to jest chyba pierwsza taka ruda i pierwszy metal, który faktycznie coś tam w miarę wymiernego daje. Wydaje mi się, że to kamień. I pamiętam, jak mój świat wyglądał. No tak, ten tryb mapy za wiele mi tu nie daje. Nie da się jakoś myszą przeciągać, albo nie wiem, nie pamiętam. Szkoda. Dobra. Jest troszkę jaskiń. Na razie albo włączę mapkę. Tutaj coś nie do końca wykopanego. Nie wiem czemu. Ale wreszcie będę... Może nie tyle spał spokojniej, co czuł się dużo spokojniej. Platyna.
Dobrze, że przypomniałem sobie o tym triku z kablami. To zdecydowanie powinno podnieść czas życia tej postaci. Oczywiście muszę pamiętać, żeby ten bloczek aktywować, żeby go mieć aktywnym, kiedy eksploruję. Bo nic mi nie da, że go mam, jeżeli go nie będę używał. Tutaj coś mamy. Może bałem się tu właśnie wchodzić z powodu tych pułapek, już zapomniałem. Nie nagrywałem przez dzień czy dwa. A, postawię tu. No, albo i nie. Dobra, pułapek nie widzę. Jakiś utwardzony piasek. To jest nowy materiał w 1.3. Jeszcze nie wiem, co się z niego robi. To jest chyba dużo ołowiu. Pułapek nie widać na razie. Więc pewnie zrobimy Geronimo. Czy ten zombiak? A to szkielet, przepraszam, właśnie. Szkielety warto zamordować. A, polas gdzieś. Szkielety warto zamordować, bo oczywiście szansa na wyrzucenie huków, czyli to haczyków, które używane są do robienia grappling hooków. Bardzo, bardzo użytecznego narzędzia. No, nie utopić się. Dobra, spuścimy wodę. Pyk. No i tam na dole też kawał złoża. To mi się bardzo podoba. Szkieletem zaraz się zajmę. Tutaj jest bezpiecznie. Tutaj cała brygada rudy. Co ja gadam? Czy tam się coś rusza? Nie wiem. W wodzie chyba jakieś żelki pływają, ale to nie powinien być problem. Dobra, teraz uważać, żeby sobie piasku na głowę nie zrzucić. To by było nieprzyjemne. Okej, skacze tam jakiś żelek. Walić to. Może najpierw to. Platyna? Nie, srebro. Nie. Nie rozróżniam kolorów. Daltonista. Wodospadzik. Czy ten szkielet raczy przyjść? Nie, nie da rady. To nie będę go pospieszał. Nie lubię tak zalewać wodą jakichś dolnych poziomów, kiedy jeszcze nie wiem, co tam jest. No, ale nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Okej, tu jest chyba bezpiecznie. Nie chcę się jakoś tak bardzo zapuszczać w głąb, bo mogą jakieś niebezpieczne mobki nas znaleźć. Chciałbym mieć przynajmniej jakoś tam właśnie ołowianą, pełną zbroję albo srebrną, złotą i tak dalej. Ale na takie luksusy nas jeszcze nie stać. No, panie szkielet. Dasz radę przyjść? Chyba powinien już. To go zastrzelimy. Zobaczę, ile bije. A raczej jak mocno. 15. Do przeżycia. Płytka, szukamy kabli. No, woda jest problemem, bo oczywiście nie można tutaj stawiać pochodni. O, nietoperek widzę. Nie można stawiać pochodni, więc... więc troszkę ciężej zrobić rozeznanie jakieś takie w terenie. Dobra, nietoperek, idziesz? Idziesz. Ile ty zadajesz obrażeń?
No chodź tu. Albo nie chodź. Dobra, walić to. Przewodów nie widzę. Pochodnie chciałem. To jest ołów, pięknie. Da nam to... No, mam nadzieję, że po tym wypadzie zrobię resztę ołowianej zbroi. Będę mógł zrobić. Tutaj zdecydowanie jakaś platforma, żeby się nie naciąć. Nie wpaść do wody. Wow! Cóż za bogactwo! Pułapek nie widać. paranoja w pełnej krasie. Aj. Ale teraz przynajmniej znienacka nic mnie nie powinno zabić. W sensie, no, pułapka przynajmniej. No, jakieś tam moby to mogą. Okej. Okay. Spróbujemy... A, w ten sposób. Wiem, że w 1.3 został dodany jeden mobek, który jest totalnie przegięty, nieuczciwy i nie nadaje się do gry w hardcore, bo potrafi zabić w ogóle zza ekranu, bez szansy uniknięcia tego. Meduzy jakieś. Meduzy? Te, co zamieniają w kamień. One mają to do siebie... Kurde, moje gardło. One mają to do siebie, że potrafią zamieniać w kamień właśnie nie, z dowolnej chyba odległości. Nawet jeżeli między graczem a meduzą są jakieś skały czy inne bloki, co jest bullshitem. Ale bardziej bullshitowe jest to, że kiedy jest się zamieniany w kamień, to oczywiście nie można używać niczego. I przy upadku dostaje się jakieś kolosalne obrażenia, kiedy się spadnie na ziemię. Więc powiedzmy, nie wiem, skaczę sobie, ale w powietrzu zostanę zamieniony w kamień. Bo tak, bo nie widziałem meduzy, która jest gdzieś tam 5 km dalej. No i wtedy spadam na ziemię i dupa, roztrzaskuje się, game over. Oj, piasek. Trzeba uważać. Więc tak. Nie wiem jeszcze, co z tym fantem zrobię, bo oczywiście taki mob to jest totalna jakaś pomyłka. W grze, gdzie jest tryb hardcore. Coś widzę po lewej. Najprawdopodobniej przerzucę się na Tishoka, serwer terrariowy, żeby na nim grać. Ponieważ serwer umożliwia robienie modyfikacji w grze. I postaram się coś z tymi meduzami zrobić. Co to jest? Dobra. Widziałem, że wersja właśnie Tishoka na 1.3 już jakaś tam jest. Chociaż jeszcze z błędami, niestabilna, więc nie chcę jej póki co używać. No, nie wiem, budowanie platform równo to jest, widzę, zadanie przekraczające moje możliwości. No więc teraz pozostaje modlić się, że żadnych meduz póki co nie spotkam. Czy tam coś jest u góry? Nie bardzo. A nie, jest jakaś mała żyłka czegoś. No, może spróbuję tam wleść, wykopać, nie topesz. Nawet kilofem go zabiłem. Cienias, to jest cyna, no dobra, lepsze to niż nic. W najgorszym wypadku będzie można sprzedać albo, nie wiem, przerobić na cegły albo no, na jakieś tam inne rzeczy. Zastosowanie się zawsze znajdzie. Dobrze. Ile mam metali? 160, a to cyna, cholera. Srebra całkiem sporo, ołowiu też. Myślę, że istnieje spora szansa na zrobienie tej ołowianej zbroi teraz. Pod wodą to w ogóle te kolory mi się zlewają i nie wiem, który jest który. Co to jest? Nie znam tego moba. Okej. Okay. Już mi się nie podoba.
Podejrzewam, że może zadawać spore obrażenia. Były takie podobne, znaczy były, no i są zapewne podobne na hard modzie mobki, żółwie, które były bardzo nieprzyjemne. Ten mi je przypomina niestety, więc nie wiem. Chyba się ewakuuje. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Do góry. A, tu jeszcze jest cyna. No dobra, to jeszcze... To jeszcze pójdę tutaj pokopać. Nic nie widać, nic nie widać. Na ten piasek trzeba uważać. Haha. Ja... Część piasku jest sypka. Lepiej się nim nie przysypać. Jakiś żółty żelek idzie niestety. Żółte żelki są chyba najmocniejsze z tych takich niehardmodowych. Trzeba uważać. A, czego... Czego bym nie oddał za grappling hooka? Muzyczka się zmieniła, czy co? Naprawdę, budowanie platform. Niesłychanie skomplikowana sprawa. No. Coś skakać tu nie mogę. Odbijam się od ścian. Oż ty. Okej, aż takie mocne nie są. No ale mocniejsze niż reszta, więc trzeba uważać. Teraz, czy tu coś jest? Aj. Muszę pamiętać, że mam te... jest coś! Że mam te wspinaczkowe pazurki. Jest coś i to coś ładnego. Czy to jest srebro? Pięknie. Spożytkujemy. No. Teraz wskoczyć tutaj, można kopać. No, ta wyprawa będzie dosyć udana. Jeżeli nie zginę gdzieś po drodze. Ale nie powinienem. Dobra, wykopię to i wracamy zdecydowanie, tym bardziej, że pewnie już noc zapada. Albo jest. Przydałby się zegarek. W sumie to... Mógłbym też użyć jakiegoś normalnego stopera poza grą. Bo... Jedna minuta w rzeczywistym świecie odpowiada... jednej godzinie w Terrarii. Noż. Stawianie czegokolwiek w równy sposób to jest wyzwanie przekraczające moje możliwości. Najwyraźniej. Serio. Dobra. A ty tu co? Tak, muzyczka, słyszę, że jest nocna już. Więc jedziemy. A, tego pypcia urżnę, żeby mi nie przeszkadzał w chodzeniu. Pięknie. No to teraz podsumowanie inwentarza. W skrzynkach coś zostało, jakieś rudy? Oczywiście nie pamiętam już co gdzie było, coś było. Zdecydowanie muszę przemeblowanie zrobić oczywiście, bo skrzynki osobno, a warsztat osobno to jest recepta na frustrację. Nawet nie sięgam tych skrzynek z góry, a nie, sięgam. Już myślałem. Dobra, platynka, nie mam sztabek, ale będę miał.
Generalnie sztabki, okej. A, jaki syf, trzeba będzie uporządkowywać to. Rudy, nie wiem gdzie jest platyna. Właśnie, jest quickstack do skrzynki, ale nie ma quickstack z powrotem jakby. Czyli chcę wyciągnąć wszystkie rudy i zestakować je z tymi, które mam u siebie. Takie coś by się przydało. Restock? Co to jest? Nie wiem. To może to właśnie jest. To chyba to. No to bardzo się cieszę, że jest. Okej. No dobra, mamy wszystkie rudy. Wszystkie sztabki. To ten. Do dzieła. No, sporo rzeczy już mogę zrobić. Drewniane jojo. Tam, wcześniej tam przy testach... z czego to się robi? A, z tego drewna, co kupiłem kiedyś tutaj od merchanta. Co do jojów? Jak to się odmienia? Chyba się nie odmienia. To jojo to jest dosyć solidna broń, z tego co widziałem. Tylko, że nie... No, te co miałem, to były znalezione. To widzę, no, 9 obrażeń to nie zachwyca. Zapewne trzeba znaleźć je, żeby było jakieś użyteczne. Bardzo dobra. Tu. Naprawdę mogliby trochę coś zrobić z tym interfejsem do craftowania. Chociażby podzielić go na jakieś sekcje. Żeby łatwiej było znaleźć rzeczy. A nie tutaj szukać miliona jakichś tam możliwości. Dobra, po kolei. Cyna. No, prawie, no dobra, nie cały, nie prawie tak, tylko trochę ponad połowa. Zobaczmy ile ołowiu. No niestety, nie tak dużo jak miałem nadzieję. Na pewno starczy na zbroję. Ale na nogawki to już nie wiem, zobaczymy. No i teraz gdzie są pozostałe sztabki? Weź i szukaj wiatru w polu. Platyny, no wiele nie mam. Ale srebra trochę jest. Nawet nieźle. Być może, nie wiem, broń zrobię ze srebra sobie. Łuk, o! Przynajmniej łuk. Łuk jest bardzo istotny. No dobra, czy mogę zrobić ołowianą pełną zbroję? Ile do tego trzeba? 30 sztab. No dobra. To mi da 10 obrony, warto. No ale jak myślałem, na nogawki już nie starczy. Pewnie brakuje, nie wiem, tam 15 pewnie potrzeba, czyli co, 3 sztabki? No. Ale to już będę miał wtedy pewnie z 15 obrony w pełnym komplecie. Całkiem. A, wiem, że kiedy ma się więcej niż 10 obrony i więcej niż 100 życia, to oko Cthulhu może się samo zespełnować. Trzeba to też wziąć pod uwagę. A, mamy pressure plate'a. To można by zamienić zamiast klocka. Ale chyba nastał dzień. Więc zakończymy odcinek. Kolejny, udany. Przeżyliśmy tydzień. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.